kochani, to jest taki mój wstęp do vloga z operacji Haluxa. Nie wiem, dziwnie mi jest to nagrywać, jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam. Postanowiłam, że się z wami podzielę tym przeżyciem, tym doświadczeniem życiowym. Stwierdziłam, że na YouTubie w ogóle nie ma takich filmów, takich relacji od strony pacjenta i poprosiłam LuxMed, czy mogłabym u nich nagrywać, zapytać lekarza o kilka rzeczy i powiedzieć w ogóle, jak cała procedura wygląda. A później będę wam pokazywać, jak wygląda moje gojenie, obnażę też moją stopę, jak wygląda przed, jak wygląda po, jak się czułam, ile do siebie dochodziłam i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wam opowiem. Także to jest właśnie mój wstęp, w końcu się zdecydowałam. Jeżeli mnie śledzicie na łobuzach, to już w sierpniu byłam na konsultacji i miałam się zdecydować na operację we wrześniu, natomiast zrezygnowałam, bo wtedy było bardzo blisko do wyjazdu do Irlandii, a później był nasz ślub i bałam się, że się na ślub, na wesele się nie wygoję. I jednak zrezygnowałam i zdecydowałam się właśnie teraz. Na szczęście LuxMed pozwolił mi nagrywać u nich w szpitalu, także wszystko wam pokażę. Operacja już za kilka dni. Powiem wam, jakie miałam badania do tej pory i w sumie jedyne badanie, jakie musiałam zrobić do tej operacji i jak wyglądała, ile razy musiałam iść do lekarza. Byłam do tej pory na dwóch konsultacjach, jedna była właśnie w sierpniu i u tego samego lekarza byłam drugi raz i właśnie on jeszcze raz mnie zobaczył, przypomniał sobie mój przypadek i zakwalifikował mnie do operacji. Później byłam skierowana na badania, były to badania krwi i badania takie przygotowujące do operacji. Teraz wam nie powiem dokładnie, jakie to już lekarz, który was będzie jakby kierował na badania, wam powie. W każdym razie było to ileś właśnie takich podstawowych badań do operacji. Tam były takie standardowe rzeczy jak cukier i tak dalej, i tak dalej. Na tym się nie znam. W każdym razie takie kompleksowe badania. Badania wyszły spoko, jestem totalnie zdrowa, także mogę przystąpić do operacji. Dodatkowo miałam robione też rentgen obu stóp. Dodatkowo miałam też robioną grupę krwi. Musieli sprawdzić, jaką mam dokładnie grupę krwi, ponieważ dzieci często w książeczce zdrowia mają wpisaną grupę matki i tak dalej, i tak dalej. Musieli po prostu sprawdzić na 100%, jaką mam grupę krwi przed operacją i bardzo fajnie, bo dowiedziałam się w końcu, jaką mam grupę krwi, tak na 100%, i to też jest fajne i warto sobie przy okazji właśnie sprawdzić. Czy jeszcze coś było robione? Aha, jeszcze wizyta u anestezjologa. Anestezjolog jakby zbadała mnie, zobaczyła, czy nadaje się do operacji, czy jestem zdrowa, przeprowadziła wywiad ze mną i opowiedziała mi o tym, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o narkozę. Nigdy nie miałam żadnej operacji, natomiast uważam, że trzeba to zrobić, stopa mnie już boli. Lekarz powiedział, że nie powinnam robić dwóch stóp na raz, tylko że właśnie jedną, żeby nie utrudniać sobie życia, lepiej zrobić najpierw jedną, a za jakiś czas drugą. Na razie lewa mnie nie boli, prawa mnie właśnie boli i podczas chodzenia, czy nawet nie tylko na obcasach, ale na płaskim obuwiu już odczuwam tą właśnie kostkę. Jak mówię, tak wiecie, kostka, ale to wiadomo, że chodzi o halux, który jest tutaj z boku palucha. No i tyle. No i zabieram was za kilka dni ze mną na zabieg. Ja mówię zabieg, bo to nie jest jakaś ciężka operacja. Opowiem wam, jak było. Darek będzie też mnie nagrywał, także trochę się stresuję. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia. Hej kochani, dzień operacji. Powiem wam, że się stresuję. Od rana jestem taka niespokojna i właśnie pakuję się do szpitala. No i strasznie chce mi się pić. Darek właśnie pije wodę, a strasznie mi się chce pić. Pakuję moje rzeczy do szpitala. Piłam też bucik taki po operacji i mam też szwedkę tak zwaną, czyli kulę. Tak na wszelki wypadek zabieram ze sobą. Bucik nie mały wydatek, bo 200 zł, ale ponad 200 zł, no ale trzeba mieć. Także pakuję się teraz, wezmę sobie pewnie jakieś dresiki, wygodne piżamki. Cześć kochani, jestem już przed szpitalem. Chciałam wam pokazać, gdzie właśnie idę z moją szwedką, moją nową koleżanką i z moją torbą zapakowaną. Tak już teraz powiem wam, nie stresuję się już aż tak bardzo, w sensie brzuch mnie nadal boli i wiecie, jest taki wewnętrzny stres, ale już teraz mi wszystko jedno i po prostu chcę iść, więc idziemy. Już jestem zaobrączkowana, zarejestrowana i czekam na pielęgniarkę. Jo, jesteśmy już w pokoju, jak widzicie, łóżeczko. Karolina, musisz się wykąpać. Daj, zrobię room tour. Okej, kochani, teraz będzie, jak wygląda mój pokój. Room tour. To jest mój room tour. To wygląda troszeczkę jak w hotelu, a nie w szpitalu. O tak, tutaj muszę się przygotować właśnie do zabiegu. Biorę prysznic i muszę założyć tylko to i to. Muszę zdjąć całą biżuterię, czyli to, uszy, pępek. I wziąć prysznic. Dobra, przebieram się. Zaraz się wam pokażę w mojej kreacji. No i czekam na lekarza. I się nudzę. Oglądamy telewizję. Bye bye, stupku. Bye bye, Halux.
Kochani, jestem przed operacją, jest ze mną doktor Kawacej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i szykujemy się do operacji i właśnie jeszcze kilka takich podsumowujących słów. Już o tym rozmawialiśmy kilkakrotnie. Jak to jest z tymi haluksami? Czy tylko starsze kobiety mają haluksy, czy też młodsze? No bo jestem tak pomiędzy, więc wypadałoby... No pomiędzy, no to... Z haluksami jest ciężko w każdym wieku i mam nawet pacjentów, którzy mają 10 lat i już mają haluksy i czekają na 18, 20, kiedy można będzie to już operować. Dotyczy to praktycznie każdego wieku. Operować się lepiej wtedy, jak już zaczyna to dokuczać i nie zwlekać za bardzo. Czyli lepiej, jak jestem młodsza, to lepiej to zniosę wszystko? Im mniejsza deformacja, tym lepsze są wyniki i tym dłużej się chodzi na dobrej stopie. Okej, okay. A jeszcze mam takie pytanie, z czego się biorą haluksy? Czy tak jak się mówi, za ciasne buty, za szpilki, czy dlatego, że babcia miała, u mnie na przykład obie babcie tak. mają? Podłoże jest genetyczne, buty niewygodne, buty wysokie, zbyt wysokie buty. One przyspieszają proces zniekształcania się stopy. 90% to jest genetyka. Pan doktor mi obiecał, że jak za tydzień się zobaczymy, to będzie już ze mną ok, że będę mogła się tu przemieszczać. Nie, przemieszczać się można będzie jutro u orteza i chodzimy, nie ma się zliczyć. A to pan ten to jest orteza, przy pomocy której można chodzić. Już od dawna, od czasów zamierzchłych już nie zakładamy gipsu. Kiedyś było to był zakładany taki gips podudziowy. Teraz już tylko idziemy na buciku, nawet przy największych zabiegach. Czy nie można sobie haluksom zapobiec samemu? Widziałam, że można kupić takie formy, takie wkładki, które wkłada się między palec duży, a kolejny i sobie w takim czymś chodzić, albo widziałam też takie jakieś drewniane mechanizmy, co się zakłada na noc. Właśnie takie różne cuda, żeby od razu nie iść na zabieg. Może jakoś można samemu się wyleczyć z tych haluksów. Można sobie tym trochę pomagać. Takie separatory tak zwane między palce silikonowe. Można z nimi osiągnąć jakiś efekt, ale to efekt jest taki, jakby przyhamowujemy ten proces rozwoju. Jeżeli stosujemy to jakby dobrze dobranych na początkowych etapach rozwoju tych haluksów, kiedy nie odchylamy za mocno palec. Mhm. Kiedy jest duża deformacja i zbyt agresywne te separatory, a jeszcze gorsze są te takie zewnętrzne nakładane, które odciągają palec, to one doprowadzają do takiego podwichnięcia palca. On już jest zdeformowany, staw jest zdeformowany i jeszcze jak go mocno odchylamy, to tworzy się coś takiego jak zawias. Rozciąga się jeszcze bardziej torebka, jeszcze większe tworzy się takie przyparcie w stawie i proces pogarsza się, jeszcze przyspiesza proces zniekształcenia i skrzywienia, niszczenia stawu. Mhm. Czyli lepiej nie robić tego na własną rękę? Lepiej tego nie robić na własną rękę, a zwłaszcza te takie agresywne metody takiego odciągania. Optycznie ono nawet trochę polepsza sytuację, ale w stawie się sytuacja bardzo szybko pokaż. Okej, okay, no to idziemy. To idziemy. Już zasnęła. Już śpisz. Hej kochani, ja już jestem po, leżę sobie w łóżeczku, jeszcze podłączona do kroplówki i właśnie gadałam z moją przyjaciółką i ona mówi, czy to jest tak, że jak masz kroplówkę, to jesteś najedzona i nie chce ci się pić? Ja mówię, nie, chce mi się pić i jestem głodna. Obudziłam się i zapytałam, czy mogą mi dać coś do picia, ale niestety jeszcze nie. Po narkozie nie mogę tak od razu wypić, bo mogę mieć zawroty głowy, nie mogę wymiotować, także leżę na płasko. Nie mogę się nawet podnieść, ale czuję się super. W ogóle ekipa była taka wesoła, tak mnie rozśmieszali. I po operacji, operacja trwa godzinkę 20. Mam tak piękną stopę, że nie uwierzycie. O Jezu, teraz ta jedna będzie taka piękna, a ta druga nie. Ta druga też jest do zrobienia. Po operacji, jak się wybudziłam, to przełożyli mnie na to łóżko, na którym jestem i odłożyli mnie do takiego zaciemnionego pokoju, takiego pooperacyjnego, żeby się tak wyciszyć. No i się tam strasznie nudziłam. Chciałam wyjechać do Darka. Podobno śmiesznie zasypiałam, to zobaczę później, jak będę to montować. Odzyskałam już czucie, także szybko mi bardzo zeszło. Pomrowiły nogi, ale nie miałam takich. Mama mi mówiła, że jest takie odczucie galaretowatych nóg, które
prostu tak jakbyśmy mieli galaretę na dole, a nie nogi. Nie miałam w ogóle takiego uczucia, w ogóle. Od razu się obudziłam i mogłam nogi zginać, więc nie wiem, podobno jestem dosyć silna i szybko mi wszystko schodzi. Ale się już wszystko udało, było dobrze. Znieczulenie to takie w kręgosłup, to nie jest nieprzyjemne. Ja nie powiem, że to jest jakieś nieprzyjemne, ja nie wiem, może ja jestem jakaś odporna. Teraz zaczęłam odczuwać już, bo nóżkę mam zabandażowaną. O tu. Zaczęłam odczuwać takie parcie jakby w środku, tak jakby... Może tak jakby mi ktoś na nodze usiadł, to tak. Tak dziwne uczucie. I zawołałam panią pielęgniarkę, czy może mi dać coś przeciwbólowego. I mi właśnie wstrzyknęła coś przeciwbólowego tu w rączkę. A w ogóle zobaczcie, jaki hardcore sobie tu mam. O! Jak robot się czuje, naprawdę jak w Matrixie. Jest do monitorowania akcji serca. I też miałam podłączone tu do paluszka takie coś, co sprawdza, jak serce pika. Dziękuję wam za tysiące komentarzy, wsparcia. Jesteście po prostu niesamowici. Wasze komentarze mi dodały otuchy naprawdę. I dopiero teraz po operacji sobie poczytałam resztę, bo już nie mogłam wszystkiego czytać przed. I dziękuję mojej ekipie. Dziękuję Uli tutaj z LuxMedu. I dziękuję panu doktorowi i całej ekipie, która była przy operacji. Bo było bardzo miło, rozluźnili mnie i zżartowaliśmy sobie z anestezjologiem, że podaje mi Malibu. Bo mówię, że mam ochotę tak wypić cokolwiek, tak, mam sucho w ustach. I on mówi do mnie, podaje pani dożylnie Malibu. Dobra, ja teraz odpoczywam dalej, będę was update'ować po prostu, no co, nic ciekawego się tu nie dzieje, no. Leżę w moim pięknym hotelu. Jest naprawdę ładnie, tutaj mąż pracuje. No, także będę was update'ować. Dzień dobry państwu. Przespałam 6 godzin, więc jestem z siebie dumna. I już panie do mnie przyszły i podłączyły mi tutaj znowu coś przeciwbólowego i antybiotyk. Noga jest, ale ty. No boli, oczywiście, że mnie boli, ale sama sobie poskakałam tam, z kulą oczywiście. Dałam radę. Wczoraj jeszcze porozmawiałam z Kretką, bo jak była u nas 12, no to z nią bez problemu mogłam gadać. Nie, jeszcze nie spała. Gadam z Kretką i mówię do niej, wiesz co, zadzwonię do ciebie jutro rano, bo strasznie chce mi się spać. I faktycznie, pogadałam, pogasiłam wszystko i pyk, zasnęłam. Byłam chyba już zmęczona. Tak jak zwykle siedzę długo, to wczoraj już nie dałam rady. No i co, no i właśnie pospałam. Podwyższyłam sobie już łóżeczko. Panie teraz przyszły, zmierzyły mi temperaturę, jestem trochę osłabiona, ale czuję się dobrze. Jeszcze nie umiem chodzić o kulach. Ale skaczę na jednej nodze na razie. Proszę bardzo, jak się ogarnęłam, wykąpałam się. Ogarnęłam twarz, ogarnęłam włoski. Już się człowiek lepiej czuje. Karolina sama wychodzi, więc daje radę. Piękny widok, jestem już w domu. Home sweet home, ale wyglądam. Z tyłu jeszcze dostałam od Darka tulipany. Tu widzicie balony i kwiaty. Także lekarz zmienił mi opatrunek. Dotarłam do domu. Powiem wam, że było trochę trudno, bo musiałam trochę skakać. Faktycznie zmęczyłam się tym skakaniem. Ale dom to dom, teraz już będzie łatwiej. Także pierwsze te dni będą na pewno ciężkie, takie właśnie leżenie w łóżku i trochę wstawanie, ale później na pewno się już rozkręcę. Za tydzień mam wizytę, to też wam pokażę, gdzie będziemy zmieniać opatrunek. Szwy mam rozpuszczalne, więc to jest spoko. Hej, jest dzień numer 3 i powiem wam, że dziś wzięłam tylko jedną tabletkę przeciwbólową, więc naprawdę nie jest źle, czuję się dobrze. Pościekam sobie z moją nóżką po domu, jak widzicie, bez make-upu. Dopiero jutro zrobię pierwszy raz make-up. Tylko się wykąpałam i właśnie stwierdziłam, że pokażę wam, w jaki sposób się kąpałam, bo lekarz mi kazał nie moczyć nogi, także zaraz wam to pokażę, to jest dosyć śmieszne. Okej, siadam sobie najpierw na wannie. I tak się usuwam w dół. Jak się kąpię, biorę sobie prysznic i polewam się wodą. I myję się z nogą do góry. Wiecie, jak super sobie wyćwiczę ręce przez ten czas? Powiem wam, że to jest naprawdę niezły aerobik. Po raz pierwszy od tygodnia wychodzę z domu. Tak się cieszę. Idę zmienić opatrunek. Trzymajcie kciuki. Pokażę wam, jak noga będzie wyglądała po zdjęciu opatrunku. Aż nie mogę się doczekać. I dojechaliśmy. Piękny dzień. I Darek jest. Ale już jest fajnie, ciepło. I idę. Boże, jak fajnie wyjść po tygodniu z domu, słuchajcie. Ale już całkiem nieźle sobie radzę. Kochani, mam nowy opatrunek. I wyszłam właśnie od lekarza. Powiedział, że mam mniej chodzić, za dużo chodziłam i zmęczyłam moją stopę, także myślałam, że jest, że już wiecie, będę tak szybko w ogóle się zagoję i tak dalej, a to jednak są kości, także muszę mniej chodzić. Darek słyszał, muszę być mniej mobilna. Ja myślałam, że już sobie z domu wyjdę, a jedyne co wyjdę to na święta i tak mnie zawiozą i przywiozą i tyle. Także niestety mniej ruchu.
Hej kochani, witam Was z Hiszpanii. Wracam do Was z aktualizacją o Haluksie. I chciałabym Wam zakończyć jakby tego vloga, pokazać Wam całość. Dlaczego tu nagrywam? Ponieważ minęło 6 tygodni, a w zasadzie teraz 7, bo przyjechałam tutaj 6 tygodni po operacji. Minął tydzień, jak tu jesteśmy. No i mogę Wam finalnie powiedzieć, że w końcu normalnie zaczęłam chodzić, w końcu mnie ten haluks nie boli, w końcu stopa mnie nie boli, normalnie tą stopę zginam. Chodzę na obcasach, wprawdzie na niewielkich, bo po operacji nie powinno się chodzić na szpilkach, zresztą nie zamierzam już chodzić na bardzo wysokich butach, bo to nie jest dobre dla naszych stóp. I jestem bardzo, bardzo zadowolona. Wprawdzie mam jeszcze bliznę, ale blizna się goi, już się, wiecie, bliznuje, nie wiem jak powiedzieć to inaczej. I stopa wygląda coraz lepiej i naprawdę mnie już nie boli. Oczywiście jak zrobiliśmy tutaj raz chyba, nie wiem, z 8 km, to wtedy mnie stopa bolała, ale wtedy bolały mnie obie stopy, bo to i tak było bardzo dużo w klapkach. Przede wszystkim warto zrobić tę operację, jeżeli haluks Was zaczął już boleć, jeden lub dwa. Nie powinno się robić dwóch haluksów naraz, to mówił mój lekarz, że ciężko się później z tego wychodzi, ponieważ zaraz po operacji nie ma opcji, żebyście chodzili na tej nodze. Wprawdzie widzieliście mój bucik i ja sobie na nim kuśtykałam, ale po samej operacji no niestety nie ma opcji, żeby jakoś tak normalnie się przemieszczać. I dwa pierwsze tygodnie niestety skaczecie na jednej nodze, podpieracie się trochę o ten bucik i nie możecie wyjść z domu. Więc pamiętajcie o tym, że dwa tygodnie, tak oczywiście każdy się inaczej goi, ale dwa tygodnie będziecie wyjęci z życia. I to mogliście widzieć u nas na łobuzach. No po prostu narzekałam na to, że nie mogę nigdzie wyjść i później lekarz jeszcze mi zwrócił uwagę, że powinnam dalej leżeć, żeby to się ładnie wszystko zagoiło. Rana zagoiła się szybko, po dwóch tygodniach zaczęłam już wychodzić i zaczęłam normalnie funkcjonować, natomiast nie będę Was oszukiwać, jeżeli macie pracę stojącą, no to nie dacie rady i lepiej wziąć sobie więcej wolnego. Faktycznie uważam, że 6 tygodni to jest okres, w którym powinniście dać tej nodze odpocząć, nie przemęczać jej i właśnie najlepiej zrezygnować ze stania cały czas, z chodzenia, z przemieszczania się w dużych odległościach. Po 4-5 tygodniach zaczęłam jeździć też autem, więc to było spoko. No i niestety nie mogłam nosić normalnych butów i dopiero teraz mogę normalne buty założyć. Zwracam też uwagę na to, żeby buty mnie nie ściskały po bokach, ponieważ to jeszcze może trochę boleć, ale ogólnie już noszę normalne buty. Cieszę się, że jest teraz lato, mogę założyć sandałki, mogę założyć klapki i mogę założyć jakieś luźniejsze adidasy. Jeżeli chodzi o ból, no to nie wiem, albo jestem odporna na ból, nie bolało mnie jakoś bardzo, tylko dwa pierwsze dni brałam leki przeciwbólowe. Przez cały tydzień trzeba, tydzień albo 10 dni, już nie pamiętam, leki, te zastrzyki przeciwzakrzepowe. To akurat jest mało przyjemne, no ale to trzeba przeżyć po każdej operacji. Jeżeli chodzi o samą operację, no to nie było nic takiego, no operacja na nogę, to nie była operacja na sercu. Nie bolało mnie jakoś bardzo, po operacji dostawałam leki przeciwbólowe, więc było ok. No i na początku jak chodziłam, mnie trochę bolało, ale ból nie jest jakiś ogromny. Jeżeli chodzi o koszta, no to jest około 7000 zł. Oczywiście możecie spróbować załapać się na NFZ, ale wygląda to tak, że wpisujecie się na listę i po prostu jak do Was zadzwonią i powiedzą Wam, że jest miejsce, to musicie to miejsce brać albo nie brać. No i wtedy nie macie możliwości zadecydować, kiedy chcecie mieć tą operację, po prostu wtedy, kiedy mają miejsce w szpitalu. Także normalnie operacja kosztuje około 7000 zł. Czy dużo, czy mało, no taka jest cena za operację, nie jest to moim zdaniem jakaś wygórowana cena, to jest już cały koszt całej opieki, pobytu w szpitalu, wizyty u lekarza. Przed operacją musiałam zrobić kilka badań, musiałam zrobić badania krwi, musiałam zrobić rentgen tej stopy, obu stóp. Nie było to jakoś strasznie, strasznie dużo. Nie musiałam się też jakoś specjalnie przygotowywać do operacji, to był taki raczej standard. Także ja wspominam wszystko dobrze. Bardzo dziękuję mojemu lekarzowi. Świetnie się spisał, dziękuję całej ekipie LuxMed, która nade mną po prostu skakała. Oni świetnie traktują swoich pacjentów. I oczywiście dziękuję bardzo szpitalowi LuxMed, że mogłam nagrywać w środku, że pozwolili mi nagrywać całe to moje doświadczenie z haluksem. Mam nadzieję, że ten film Wam w czymś pomógł. Dostałam też od nich zniżkę, 10% zniżki na operację właśnie haluksa, jeżeli się zdecydujecie. Pod spodem macie kontakt do koordynatora oddziału, wystarczy, że powiecie Karolina lub stylizację. Wtedy otrzymacie tą zniżkę, pamiętajcie, żeby się dopytać, jeżeli będziecie zainteresowani przeprowadzeniem zabiegu w tym właśnie szpitalu. Jestem bardzo zadowolona, jeszcze raz mówię, i za jakiś czas na pewno zrobię drugą stopę. Na razie jeszcze mnie nie boli, więc z tym czekam, ale warto to zrobić w młodym wieku, ponieważ tak jak mówiłam na początku, kiedy przychodzicie do domu, no to musicie trochę poskakać na tej nodze. No jednak jak jesteście młodsi, jesteście bardziej sprawni i lepiej to wszystko znosicie. No więc to tyle. Na koniec klip mojej nogi przed i po. Jestem ze stopy zadowolona. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli cieszycie się, że podzieliłam się tymi doświadczeniami. Pa, pa, kochani, do zobaczenia.